Cześć, mój Falka, witam na kanale Women in Corset. Dzisiaj przychodzę do Was samym dźwiękiem, ponieważ nasza kamera jest w serwisie i czekamy na odbiór, ale postaram Wam się za to wkleić bardzo dużo zdjęć, więc nie będzie tak nudno, że będę tylko gadać. Mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe. A przychodzę do Was dzisiaj z filmem, który będzie sesyjnym podsumowaniem moich dokonań fotograficznych w 2020 roku. I omówimy sobie wszystkie sesje zdjęciowe, do których pozowałam i które też zrobiłam, ponieważ troszkę fotografowałam w tym roku. Także jeśli jesteście ciekawi, no to zapraszam do oglądania. A przy okazji będę Wam podpowiadać trochę rzeczy, jak się przygotowywać do sesji, jak dobierać stylizację, jak umawiać, więc wydaje mi się, że ten film będzie dla Was ciekawy. Rok rozpoczął się leniwie, bo generalnie od kilku lat zimą robię mało projektów zdjęciowych. Zdecydowaną większość zdjęć robię w plenerze, a po prostu zimą jest zimno. Plus trudno się umówić, bo dzień jest krótki, a sporo ludzi, którymi można współpracować, pracuje normalnie od poniedziałku do piątku do 17. Pierwszy projekt zdjęciowy, jaki robiłam, był w lutym 2020. Jeszcze nikt nie myślał o pandemii, lockdownie, a COVID był jakąś tam chińsko-azjatycką chorobą. Sesja była jedną z wielu moich współprac z marką Vulgaria Evil Clothing. Zdjęcia klasycznie robił Amadeusz. Na make-up i fryzurę zdecydowałam się tym razem na Inę od Lisi Pędzel, z którą współpracowałam już w poprzednich latach, m.in. przy projekcie naszych plenerów fotograficznych Fantastyczne Światy. Jak widać na zdjęciach, w lutym nie było śladu zimy, było na tyle ciepło, że nie zmarzłam w trakcie zdjęć, choć oczywiście ciepło też nie było. A ponieważ w tym czasie Amadeusz wdrażał się do nowej pracy, która by the way uratowała nam budżet w trakcie pandemii, część zdjęć obrobiłam sama, ucząc się zresztą Photoshopa. Na początku marca miałam wiele planów zdjęciowych i wiosna miała być bardzo intensywna. Sesje były dopięte na ostatni guzik, wyjazdy zaplanowane, a potem wiemy, co nastąpiło. Wszystko się zamknęło na wiele tygodni. Wszystkie plany wzięły w łeb, wyjazdy odwołane. Panika na świecie, branża zdjęciowa, eventowa, handlowa, fotograficzna zamarły. A razem z nimi wiele okazji, przy których normalnie pracowałam jako modelka czy vloger, fotograf oraz asystent kamery. Wszystkie wyjazdy i współprace również zamarły, tak jakby zamrozić rzeczywistość na 2 miesiące. Koncerty, festiwale, konwenty, wszystko co dla Was nagrywałam, również zamrożone. Eventy fotograficzne, jak targi fotowideo w Łodzi, gdzie wielokrotnie pozowałam i stylizowałam, odwołane. Warsztaty filmowania, szkolenia dla fotografów, moje zwyczajowe prace i zlecenia, odwołane. No dramat. Nawet hobbystyczne sesje ze znajomymi. Byłam podłamana i faktycznie na kilka tygodni zamknęłam się w domu. Pandemia przeszkodziła mi również w moim planowanym rozpoczęciu przygody z fotografowaniem. Ostatecznie wiosną udało mi się zrealizować tylko jedne zdjęcia z Magdą. Reszta planów poszła sobie. Magdę ubrałam i umalowałam, dodatkowo oprócz tego, że robiłam zdjęcia. Są to moje pierwsze dokonania fotograficzne, więc nie bądźcie za surowi, ale ogólnie jestem z sesji bardzo zadowolona i mam nadzieję, że Magda też jest z niej zadowolona. Na pierwsze nieśmiałe foty po wiosennym lockdownie zdecydowaliśmy się z Amadeuszem na początku maja. Użyłam własnego stroju i kwiatowego wieńca, stworzonych na pokaz Alternative Fashion Show na początku roku 2020. Umalowałam i uczesałam się sama, żeby zminimalizować kontakt z ludźmi. Większość zdjęć zrobiliśmy w domu, w naszym niedawno wyremontowanym przedpokoju. Resztę sesji zrobiliśmy w mało uczęszczanym lesie pod Warszawą. Na zdjęciach trochę widać, że siedzenie w domu i brak ruchu odbijają mi się na wadze. Ogólnie jednak byłam przeszczęśliwa, że wreszcie mogę zapozować na jakiejkolwiek sesji. W maju sytuacja pandemiczna zaczęła się uspokajać trochę, więc zdecydowaliśmy się na kolejną sesję w połowie maja. Już od czasu pokazu w Toruniu, o którym już wspominałam, planowałam sesję w gorsecie od Vermilion Corset. W moim portfolio dawno nie było klasycznych wiktorian gotyckich zdjęć, uzupełniłam więc stylizację uszytą przez siebie spódnicą i własnoręcznie wykonaną biżuterią. Klasyczny look uzupełnia piękny makijaż i fryzura od Kai, czyli ładny na oko. Zdjęcia ponownie wykonuje Amadeusz, czyli Amadi Visuals. Na lokację wybraliśmy warszawski Park Moczydło, co nie było najlepszym wyborem, bo było tam mnóstwo ludzi. Z drugiej strony złapaliśmy idealnie złotą godzinę, a finalnie zdjęcia są piękne. W następnym czasie pojawiła się przerwa w mojej działalności social mediowej z powodów rodzinnych. Jak już wspominałam w kilku miejscach, ten rok mocno mnie przeorał, nie tylko z powodu pandemii. Kilka następnych projektów było więc dosyć spontanicznych, nieplanowanych z dużym wyprzedzeniem, bo po prostu nie miałam do tego głowy. Na początku czerwca przeszłam się na większy plener TFP. Od dawna już tego nie robię, ale byłam ciekawa, czy tego typu eventy zmieniły się od czasów, gdy ja zaczynałam pozować. Temat zdjęć nie do końca mi podszedł, co prawda miałam gotową stylizację w domu, kolejna suknia przygotowana na zimowy pokaz w Toruniu, jednak elfy to no zdecydowanie nie moje klimaty. I choć mam kilka całkiem niezłych zdjęć z tej sesji, finalnie niewiele publikowałam, bo zwyczajnie nie pasują do moich social mediów. Plus moja ogólna kiepska forma psychiczna w tym dniu nie pozwoliła mi nawiązać nowych kontaktów, więc w sumie nie bardzo wiem, po co w ogóle tam poszło. Na następne zdjęcia wyciągnął mnie Amadeusz.
Ponieważ od lutego zajął się pracą dziennikarską, jego artykuły, testy i newsy możecie czytać na portalu optyczne.pl, to często ma w rękach nowe aparaty na testy. A ja oczywiście często jestem obiektem testowym. Zaczęliśmy więc regularnie przy takich okazjach robić również szybkie sesje zdjęciowe. Pierwszym takim projektem była sesja nad Wisłą w lipcu. Na stylizację wybrałam suknię własnego autorstwa z kolekcji z 2019 roku oraz własną kolię. Dodałam jeszcze naszyjnik od Mystery Creation oraz cudowne rogi od Nerf Workshop. Z tej sesji jest kilka fajnych zdjęć, ale nie miałam nastroju na zdjęcia i niestety to odbiło się na moim pozowaniu. Plus mieliśmy mało czasu na zdjęcia, bo aparat był z nami bardzo krótko. Po tej sesji postanowiłam przemyśleć swoje podejście do pozowania, swoją przyszłość i wizję mojej dalszej drogi jako modelki. Realnie patrząc, młodsza już nie będę. Katować się dietami też nie planuję. Zdecydowanie bardziej kręcą mnie projekty artystyczne, nietypowe, sesje dopracowane w każdym szczególe. A zwłaszcza zdjęcia, na których mam wizję swojej postaci, jak ja to nazywam, mam takie larpowe podejście do pozowania. Nawet nie muszę wyglądać pięknie na zdjęciach, jeśli wartość artystyczna jest duża. A będzie duża, jeśli wcześniej wszystko przygotuję i dopnę na ostatni guzik. W myśl tej koncepcji wykonaliśmy demoniczną sesję na początku sierpnia w okolicach rezerwatu Łosiowe Błota. Pomysł narodził się niejako dwutorowo. Po pierwsze miałam w domu do sfocenia wielkie i wspaniałe rogi od Nerf Workshop i szukałam koncepcji na nie. Wiedziałam, że chcę coś monumentalnego i demonicznego, ale nie miałam pomysłu na lokację. A miejscówka znalazła nas sama. Przypadkiem na spacerze za Madim odkryliśmy szałasy, jak sądzę, survivalowców, a może larpowców. I Amadeusz doznał wizji zdjęć. Za stylizację zrobiła mi moja własna prywatna sukienka od Vulgari, pracochłonna charakteryzacja oraz świetne, choć mało widoczne na zdjęciach, doklejane szpony z wzorami. Choć zdjęcia wyglądają na nocnej przy ogniskach, realnie zrealizowaliśmy wszystko w środku dnia i nie było nawet ćwierć ogniska. W połowie sierpnia wziął udział w zdjęciach organizowanych przez Jakuba Wronko. Chyba nigdy nie byłam na tak bardzo profesjonalnym planie zdjęciowym. Pojechaliśmy w środek lasu nad rzeczkę Mienie pod Otwockiem. Las został oświetlony całym busem sprzętu, dodatkowo były trzy wytwornice dymu i cała ekipa. Fotografował mnie Jakub i Amadeusz. Oprócz mnie pozowała również Apolonia, czyli Lady Elberet. Planowaliśmy wielogodzinną sesję, wzięłam więc dwie stylizacje. Pierwsza to cudna i niezwykle fotogeniczna suknia od Vulgari, którą uzupełniłam koroną wypożyczoną z magicznej szafy Lady Elberet. Druga stylizacja to inspirowane historycznie białe giezło, w którym pozowałam zanurzona w wodzie. Giezło jest mojego autorstwa. Woda dosyć wartko płynęła, więc pozowanie było lekkim wyzwaniem. A w ogóle w tym samym tygodniu miałam kilka następnych projektów i był to iście szalony tydzień. Już dwa dni po sesji w lesie byłam w Olsztynie, gdzie znowu robiłam dwie stylizacje jednego dnia. Pierwszym setupem były zdjęcia studyjne dla Vintage Imperial, wykonane przez Lady Sabbath. Pewnie nie spodziewalibyście się po mnie zdjęć w stylistyce pin-up, ale halloweenowa kolekcja Vintage Imperial jest świetna, a ja serio lubię czasem pin-upowo powygłupiać się na planie, więc generalnie świetnie się bawiłam. A kilka zdjęć z tej sesji już mogliście oglądać na moim Instagramie. Następnie pojechałyśmy do lasu robić magiczne zdjęcia fantasy w baśniowych sukniach i w koronach. Ja również chwyciłam za aparat i popełniłam kilka zdjęć Lenie. Wracając ze zdjęć, zdarzył mi się pierwszy w życiu wypadek samochodowy. Najechałam na ukryty w trawie pniak i musiałyśmy obcego faceta w lesie prosić o pomoc. Ale oprócz straconej godziny realnie nic się nam się nie stało, ani samochodowi też się nic nie stało. Kolejnym projektem już w Warszawie i znowu z moim ulubionym fotografem, czyli Amadim, były nocne wampirze zdjęcia. Punktem wyjścia była suknia z medycyjskim kołnierzem od Vulgaria Evil Clothing. I tak, tak, jest to moja ulubiona marka i często współpracujemy. Postawiłam na klasyczne wyobrażenie wampirów w filmach, inspirując się Draculą Coppoli i innymi filmami w tym klimacie. Dla zrealizowania wizji charakteryzacji poświęciłam nawet częściowo swoje brwi, które do połowy zgoliłam specjalnie na tą sesję. Do klimatu pasowały mi również naturalnie blade i długie paznokcie, użyłam więc akrylowych, typowo służących do malowania, ale pozostawiłam je bez pokrywania ich czymkolwiek. Pod suknią mam również bardzo wysokie koturny, aby uzyskać długą, karykaturalną sylwetkę. Ten sam efekt podkreśla również wysoka fryzura. Musieliśmy wyglądać bardzo zabawnie, biegając po Placu Konstytucji i Placu Zbawiciela w stroju wampira i z wielką lampą w garści. Jednak efekt zdecydowanie był warty każdego krzywego spojrzenia z ogródków piwnych knajp. Jest to jedna z moich ulubionych sesji z 2020 roku. Amadeusz jest zdecydowanie mistrzem nocnych zdjęć i nie mówię tego tylko dlatego, że jest moim mężem. Niedługo później, chyba jeszcze w sierpniu, miałam dwa kolejne projekty. Pierwszy z nich to zdjęcia z Kamilą od Harzynka Pstryka. Wypożyczyłam na tą sesję suknię z magicznej szafy Lady Elberet, zaś dodatki i biżuterię przyniosła Kamila. Była to fajna sesja w miłej atmosferze, bez spiny. Kamila oddała mi różnorodne zdjęcia, na których wyglądam jak gotycka księżniczka. I sporą część z nich widzieliście już na moim Instagramie.
Drugi projekt to moja pierwsza sesja z Martyną, którą możecie znaleźć na socialach jako Kawka JPG. Była to sesja, która rozpoczęła naszą, chyba mogę już tak powiedzieć, stałą współpracę, bo do zimy zrobiłyśmy jeszcze dwie kolejne sesje. Ta pierwsza to ostatni projekt w rogach od Nerf Workshop oraz kolejna suknia od Vulgari Evil Clothing, zanim paczka z rogami i paczka z sukniami wróciły do właścicieli. Martyna zaproponowała na lokację stary poligon pod Warszawą, gdzie znajduje się m.in. wspaniały mural nietoperza, piękna drewniana kładka i schody oraz malownicze martwe drzewo. Efekty tej sesji są wspaniałe, choć Martyna zupełnie inaczej edytuje zdjęcia niż mnie przyzwyczaił do tego Amadeusz. Za to świetnie wyczuwa klimat zdjęć, o jaki mi chodzi i finalnie mam z każdej sesji wiele zdjęć, które mi się podobają i mogę ich używać na socialach. Ostatnią sesją w sierpniu były szybkie foty z Amadeuszem podczas naszego wyjazdu na festiwal Prague Gothic Treffen do czeskiej Pragi. Był to duet z Olą, którą znajdziecie jako Cosmic Energy, która gościła nas w Pradze. Ola zaproponowała również lokację. Stary, opuszczony cmentarz, pięknie zarośnięty bluszczem. Ponieważ były to szybkie zdjęcia w drodze na piknik gotycki, który był jeden z punktów programu festiwalu, ubrałam po prostu moją ślubną suknię. Oli strój również był inspirowany wiktoriańsko i w efekcie powstały takie oduety z nagrobkami w tle. We wrześniu miała miejsce dosyć spontaniczna sesja z Mademoiselle Juliet. Nie pamiętam już, kto pierwszy się odezwał, jednak po tym jak dowiedziałam się, że Julia będzie w Warszawie, wiedziałam, że chce foty. Jedyny możliwy termin to był późny sobotni wieczór po całym dniu pracy, więc trudno mi było wykrzesać z siebie chociaż odrobinę energii. Mieliśmy też przejście z lokacją, ale ochroniarz ostatecznie dał się ubłagać i pozwolił nam podziałać przez godzinę. Było cholernie zimno i ogólnie do domu daleko. Ostatecznie jednak efekty są super, a ja bardzo się cieszę, że udało nam się duet zrealizować. Również we wrześniu odbył się piracki plener fotograficzny na statku w Sopocie zorganizowany przez Nymfetamin. Plener oryginalnie miał odbyć się w czerwcu, ale z powodu sytuacji w kraju został przełożony na wrzesień i właściwie do ostatniej chwili stał pod znakiem zapytania. Myślałam, że nie będę miała w co się ubrać na tą sesję, no bo kompletnie nie mam XVII-wiecznych ubrań. Jednak ponieważ nie było wymagań historycznej akuratności, udało mi się stworzyć zaskakująco dobrą stylizację. Kapelusz, broń i pas pożyczyłam od Piotra Kołakowskiego, który należy do regimentu. Ubrałam dwie różne spódnice, jedną z nich upiłam agrafkami, do tego ludowa koszula, skórzane rękawice, skórzana kamizela i inspirowana mundurem kamizela vintage. Byłam bardzo zadowolona z całej stylizacji, do tego brudny makijaż, blizny, jarrrr. Mam kilka naprawdę świetnych zdjęć z tego pleneru od kilku różnych fotografów, jednak jakoś cały czas czekam z publikacją, bo nie do końca pasują klimatem do reszty moich zdjęć na Instagramie. Przed drugą falą pandemii, drugim lockdownem, udało mi się zrealizować jeszcze kilka kolejnych projektów zdjęciowych, a nawet załapać się na jedno zlecenie. Drugie zdjęcie z Martyną to planowana przeze mnie od dawna sesja w klimatach trad gotyckich. Wybrałyśmy ruiny Fortu Krzanów na lokację. Martyna rewelacyjnie wyczuła moje intencje. Specjalnie na tą sesję ozdabiałam kamizelę i tutorial możecie zobaczyć na moim kanale. Cała stylizacja oraz makijaż i fryzura były inspirowane lookami ze zdjęć z epoki. Również pozy na zdjęciach, kadry, to, że większość zdjęć jest czarno-biała, to wyraźne inspiracje latami 80. Efekty sesji przeszły moje oczekiwania. Zdjęcia oddają ducha lat 80. i choć niestety sukienka, którą wybrałam na zdjęcia, nie wybacza koronowej figury. Tuż przed głównym uderzeniem drugiej fali pandemii odbyła się kameralna impreza portalu optyczne.pl. Cały event zorganizowany był z uwzględnieniem rygorów sanitarnych. Uczestnicy musieli trzymać dystans, wszyscy zakrywali usta i nos. Dodatkowo przez kontakt z osobą zarażoną odpadła druga modelka, która miała pozować razem ze mną. Na kwarantannie była również wypożyczalnia, z której miałam brać stroje. Musiałam więc w ostatniej chwili wymyślić strój z własnej szafy. Na szczęście mam trochę swoich kreacji zawsze pod ręką. I miałam więcej pracy na samym festiwalu optycznym. Pierwszego dnia byłam modelką testową. Fotografowie mogli robić zdjęcia na ustawionej z moim udziałem scence z użyciem różnych aparatów i obiektywów wypożyczanych ze stanowisk przedstawicieli handlowych. Nie była to bardzo intensywna praca, ale byłam zobowiązana do kilku godzin gotowości bojowej i momentami było gorąco, gdy w tym samym czasie chcieli mnie fotografować liczni uczestnicy festiwalu. Dodatkowo jest to dosyć niewdzięczna praca dla modelki, bo trzeba się starać tak samo jak na każdej sesji, jednak praktycznie nigdy nie dostaje się żadnych zdjęć. Ja akurat mam kilka kadrów, bo na wydarzeniu był również Amadeusz i zadbał o to, bym miała coś dla siebie z tej sesji. O dziwo, dostałam również jakieś pojedyncze zdjęcia od uczestników festiwalu, ale były one nieliczne. A ja byłam przygotowana psychicznie na taką sytuację, w końcu to pozowanie komercyjne. Jak widzicie na zdjęciach, wybrałam kwiatowy czepiec, spódnicę i pas gorsetowy mojego autorstwa, które już sfotografowałam wiosną, dodając wiktoriańską bluzkę i biżuterię. Drugiego dnia pozowałam na czterech blokach dwugodzinnych warsztatów fotograficznych z Jackiem Boneckim z oświetlenia studyjnego. Zostałam poproszona o wiktoriański strój pasujący do zabytkowych wnętrz pałacowych
i zabytkowego parku. Tak długi dzień pracy był ogromnym wyzwaniem fizycznym, jednak dałam radę, a moje pozowanie zostało docenione również przez prowadzącego. Ponownie od uczestników dostałam jedynie pojedyncze zdjęcia, na szczęście jak zawsze sytuację uratował mąż fotograf. Ostatnim projektem przed lockdownem była współpraca z Andrzejem Pietrzakiem. W tym celu pojechałam do Łodzi. Andrzej miał kilka pomysłów, choć część zdjęć wykonaliśmy w studio, część w mieszkaniu. Niezmiernie rzadko rozbieram się do zdjęć i to tylko i wyłącznie z bardzo zaufanymi fotografami i tylko wtedy, gdy widzę w tym artystyczny sens. Z efektu zdjęć jestem mega zadowolona, są przepiękne i cieszę się z tego projektu, bo nie miałam takich zdjęć w portfolio. Przy sesjach aktowych warto jednak zaznaczyć, że żadna modelka nie ma obowiązku rozbierania się do zdjęć i najważniejszy jest komfort i bezpieczeństwo, a zakres zdjęć ustalamy przed sesją i tego się trzymamy. Pod koniec lata wykonałam jeszcze jedną sesję jako fotograf. Pozowała mi Devi, którą ubrała magiczna szafa, a umalowała i uczesała ją Kaja, czyli ładne na oko. Pamiętajcie przy ocenie zdjęć, że choć jestem doświadczoną modelką, to jestem początkującym fotografem i nie oceniajcie mnie zbyt surowo. Kiedy pandemia dowaliła porządnie, żadne większe przedsięwzięcia nie wchodziły w grę. Do końca roku zrobiłam więc tylko kilka bardzo kameralnych sesji w plenerze. Tuż przed Halloween zrobiłyśmy kolejną sesję z Martyną, tym razem tworząc kadry inspirowane popularnym na socialach stylem Modern Witchy Goth. Martyna użyczyła mi sukienki Killstara i kapelusza, a ja stylizację uzupełniałam butami za kolano i gorsetem. Bawiłyśmy się również świecami dymnymi. Zdjęcia mają swoją premierę tutaj na kanale, ponieważ nie miałam jeszcze okazji ich opublikować na Instagramie. Ku mojemu zaskoczeniu całkiem się odnalazłam w takiej bardziej współczesnej, żeby nie powiedzieć gotycko-mainstreamowej tematyce. W listopadzie jechaliśmy do znanego nam od lat Pałacu Pas na rozmowę z menedżerką w sprawie ewentualnej współpracy po pandemii, ale zostałam poproszona o przyjechanie w stroju pasującym na jesienne zdjęcia, bo podobno są piękne liście w pałacowym parku. Zatrzęsienie liści faktycznie było, tak więc w listopadzie powstały piękne kadry kolorowej jesieni, których również nie publikowałam jeszcze, bo zdjęcia dostałam, jak już właściwie na social mediach panowała zima i święta. Prawdopodobnie będę je wrzucać dopiero od września 2021. Stylizacja to również żadna super duper dopracowana sprawa, bo po prostu wzięłam z szafy i dopasowałam elementy do gorsetu, który nie dostał jeszcze swojej szansy na zdjęcia do tej pory. W listopadzie wykonałam również swój trzeci projekt fotograficzny. Zostałam zaproszona do projektu z okazji rocznicy otrzymania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Był to wspaniały, symboliczny projekt i bardzo się cieszę, że brałam w nim udział. Zwłaszcza, że był dla mnie bardzo wymagający przy obróbce i musiałam nauczyć się kilku nowych sztuczek, aby efekt wyglądał dobrze. Ale wydaje mi się, że wszystko wyszło tak jak trzeba. Pozowała Marta, a malowała ładne na oko. Ostatnie zdjęcia zrobiłam dosłownie kilka dni temu. Jakiś czas temu na Instagramie zagadałam się z Lechem Galahadem i okazało się, że będzie w Polsce. Zaprosiłam go więc na duetowe foty w imieniu Amadiego. Projekt organizowałam na ostatnią chwilę i do dodatków święta, więc znowu kombinowałam ze stylizacją z tego, co mam w domu. Mam na sobie prawdziwie zabytkową sukienkę po mojej babci. Zrobiłam sobie również dosyć eksperymentalną fryzurę. Cały efekt bardzo mi się podoba, czułam się jak Nadia z What We Do in the Shadows. A wzrok przechodniów bezcenny. Jeszcze czekam na resztę obrobionych zdjęć, ale to, co już mam, to same sztosy. Mam nadzieję, że nie zapomniałam o nikim i że sesje Wam się podobały. Z mojej strony dziękuję serdecznie za wszystkie współprace w tym roku. Mam nadzieję, że to dopiero początek mojej przygody z wieloma osobami. Ten rok, mimo moich obaw i niesprzyjających wydarzeń, był niezmiernie fotograficznie udany dla mnie i liczę, że następny rok będzie tylko lepszy. Teraz dziękuję za obejrzenie filmu. Czekam na szpony w górę i Wasze komentarze z wyborem najlepszego, Waszym zdaniem, projektu. Wszystkich nowych widzów zachęcam do subskrypcji. Wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!